Zapraszam Państwa na kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Pan Dawid Sikora. Witam. Chciałbym zapytać, czy program rozdawniczy obecnego rządu nie kłóci się czasem z 10. i 7. przykazaniem? Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. No, to jest dobre pytanie. Przypomnę, że 10. przykazanie dekalogu zabrania pożądania cudzej własności, co jest jak dla takich osób, które poszukują dowodu na to, że Pan Bóg jest wszechwiedzący, no to właśnie 10. przykazanie jest dobrą ilustracją tego, bo w głębokiej starożytności Pan Bóg przewidział socjalistów i specjalne przykazanie ustanowił, żeby nawet nie pożądać cudzej własności. No bo co się dzieje, jak ktoś pożąda cudzej własności i nie potrafi nad tym pożądaniem zapanować? No to prędzej czy później złamie również 7. przykazanie, które mówi, żeby nie kraść. A być może nawet i 5., bo jeżeli właściciel będzie swojej własności próbował bronić, no to ten go zabije. W związku z tym 10. przykazanie jest bardzo ważne. W tym przypadku rząd na razie chyba nie łamie 10. przykazania, w każdym razie tak mi się wydaje, dlatego że odracza wykonanie, odracza wymagalność pewnych zobowiązań. Do tego się w gruncie rzeczy sprowadza ta tarcza antykryzysowa. No i tam wspieranie wynagrodzeń pracowników, żeby zachęcić przedsiębiorców do utrzymywania zatrudnienia, dlatego że załamanie się zatrudnienia, czyli gwałtowny wzrost bezrobocia, mógłby, no i na pewno by wywołał konsekwencje nie tylko ekonomiczne w postaci gwałtownego zmniejszenia popytu, ale również konsekwencje polityczne. No bo wtedy nie wiadomo, czym by się to skończyło. Także jakby tu powiedzieć, no na razie nie widzę takiego niebezpieczeństwa, a w każdym razie takiej intencji bym tutaj rządowi nie przypisywał. Pan Hugo Steinhaus, no. Szanowny panie Stanisławie, mam 2 pytania o rzeczywistość aktualną i 1 o literacką. Względnie łatwo się liczy, tu pierwsze pytanie, względnie łatwo się liczy ofiary koronawirusa, ale czy istnieje sposób, aby policzyć ofiary kwarantanny? Obawiam się, że dojdziemy niedługo do punktu, w którym lekarstwo jest gorsze od choroby. No to się może zdarzyć, dlatego że ci ludzie, którzy przebywają, zostali skierowani na kwarantannę, przecież muszą kiedyś te kwarantanny zakończyć, no ale w tym czasie są całkowicie pozbawieni wolności. Więc jeśli zbyt duża liczba ludzi znajdzie się w kwarantannie, to rzeczywiście lekarstwo może okazać się gorsze od choroby, no ale jeszcze na razie tak źle nie jest, bo na 30 jakieś 6 milionów ludzi, którzy w Polsce rzeczywiście teraz mieszkają, no to na kwarantannie przebywa około 100 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, więc to jeszcze nie jest taka duża liczba. I drugie pytanie, czy środowiska wolnościowe nie powinny traktować tego okresu jako okazji do badania i promowania, jak nieskrępowana współpraca ludzka wiąże się z dobrobytem. Wszak koszty kwarantanny, zwanej w mediach nachalnie lockdownem, to cena ograniczenia wolnej wymiany i współpracy. No to prawda akurat, że kwarantanna w pewnym sensie tę wolną wymianę i współpracę hamuje, bo tam paraliżować całkowicie to nie. Natomiast hamuje i ogranicza. A środowiska wolnościowe oczywiście powinny
lansować ten pogląd, powinny go propagować, że no, swoboda działalności gospodarczej zawsze przynosi dobre rezultaty i zwłaszcza byłoby to ważne na czas, kiedy będziemy już walczyć ze skutkami obecnych zarządzeń, tutaj restrykcji. No i wtedy są możliwe dwie drogi. Albo rząd będzie kontynuował taką ścisłą reglamentację, jak to robi teraz, albo nie będzie przeszkadzał obywatelom w odbudowie tutaj gospodarki. Dlatego wydaje mi się, że to w ogóle w każdej sytuacji, a zwłaszcza w tej, propagowanie słusznych rozwiązań jest bardzo pożądane. Wreszcie trzecie pytanie. Dał się pan poznać jako miłośnik twardej fantastyki naukowej. Czy czytał pan powieść Równi Bogom Izaaka Asimowa? Jest tam postać Frederika Hallama, ojca pompy elektronowej, która odmieniła losy wszechświata, a który stał się nim niejako dzięki zbiegowi przypadków i wsparciu osób mniej wybijanych w mediach. To postać to istny Lech Wałęsa. No nie czytałem tej książki. Wydaje mi się, że no, tu pan pisze wsparciu osób mniej wybijanych w mediach. No jeśli mówimy o Lechu Wałęsie, to on jest znakomitym przykładem potęgi propagandy. Przecież, no cóż, tam Lech Wałęsa, jaki jest, każdy widzi, a tu został wykreowany na, że tak powiem, światowego idola. No więc nie czytałem tego. Muszę powiedzieć, że ja nie wiem, na czym polega ta twarda science fiction. Ja bardzo lubię twórczość Stanisława Lema z tej fantastyki, a w szczególności podoba mi się i uważam to za jedno takich ze szczytowych osiągnięć Stanisława Lema, książkę, powieść pod tytułem Głos Pana. No i każdemu polecam. Pani Katarzyna Madejska. Czy oglądał pan reportaż Skrzywdzeni o Polakach i Żydach emitowany 30 marca w TV1? Jeśli tak, to co pan o nim sądzi? Nie oglądałem. Uważam, że to jest taka, być może jest to próba oswojenia tutaj opinii publicznej w Polsce z tym, co nas czeka w postaci tych roszczeń żydowskich. Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy, mianowicie przedstawiciele strony żydowskiej nie pozostawili cienia wątpliwości, że stoją na nieubłaganym stanowisku przeforsowania tych roszczeń względem Polski. No i druga taka informacja, która tam się pojawiła, że polski rząd jakieś wyjaśnienia skierował w tej sprawie do Departamentu Stanu. Dobrze by było, gdyby ktoś w Sejmie złożył interpelację, co to właściwie tam za dokument jest, żeby opinia publiczna go poznała, bo to mnie zaintrygowała ta wiadomość, bo chociaż śledzę dosyć uważnie to, co się w tej sprawie dzieje, to nie przypominam sobie, żeby taki dokument był udostępniony opinii publicznej. Pan Piotr Miłkosław Ciskowski. Jak pan myśli, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość twardo trzyma się daty wyborów 10 maja? No, nie wiem, ja rzeczywiście jestem tutaj trochę zaskoczony, że aż tak twardo, bo ostatnie wypadki pokazują, że naczelnik państwa gotów byłby nawet zaryzykować utratę większości parlamentarnej przez obóz dobrej zmiany, tylko dlatego, żeby te wybory 10 maja się odbyły. Najwyraźniej naczelnik państwa wiąże jakieś nadzieje z reelekcją pana prezydenta Andrzeja Dudy. No nie wiem, jakie to mogą być nadzieje, bo pan prezydent Duda raczej się słucha naczelnika państwa, ale być może, że ja wiem, nie wiem czegoś, o czym prezes Kaczyński wie i pan prezydent Duda,
Bo, chociaż pan prezydent Duda chyba też wszystkiego nie wie, bo zaczyna się łamać. Już powiedział, że dobrze, tu wybory mogłyby się odbyć 10 maja, ale pod dwoma warunkami. Tutaj pan profesor Zybertowicz mi podsunął te warunki. Po pierwsze, żeby eksperci uznali, że ten termin jest bezpieczny. O, to widać, że to już nie naczelnik państwa by decydował, tylko punkt ciężkości władzy, przynajmniej w tym zakresie, przesunął się na ekspertów. No to jest bardzo trudny do przyjęcia chyba warunek ze strony naczelnika państwa, bo który na naszych oczach próbuje przeprowadzić triumf woli. No i drugi warunek, żeby te wybory nie były sprzeczne ze wszystkimi tymi konstytucyjnymi zaklęciami, że tajne, równe i dwupłciowe, prawda? No to już łatwiej by było to przeprowadzić. Ja nawet 1 kwietnia w ramach w czynie społecznym podsunąłem taki pomysł, żeby już skoro tam przez korespondencyjne wybory mogły być przeforsowane nie tylko dla schorowanych starców, ale dla wszystkich, no to dlaczego nie pójść krok dalej i wszystkim obywatelom umożliwić głosowanie przez pełnomocnika. I żeby tym pełnomocnikiem został Jarosław Kaczyński, bo no, kogoś mamy, po co mamy szukać jakichś innych pełnomocników. I wtedy wybory byłyby sprawne i bezpieczne, bo Jarosław Kaczyński poszedł do Państwowej Komisji Wyborczej, oddał głos w imieniu całego narodu jako jego pełnomocnik. No i tyle. I prezydent Duda by wygrał jednogłośnie, więc czegoś chcieć więcej. Wreszcie prezydent miałby jakąś taką niekwestionowaną legitymację demokratyczną. Natomiast jeszcze jest jedna, tu wydaje mi się, że jest jedna zagadka, o którą pan nie pyta, a moim zdaniem ma ona trochę większy ciężar gatunkowy, zwłaszcza, że teraz opozycja, która odrzuca zdecydowanie poparcie dla zmiany konstytucji, forsuje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Co to, jakie konsekwencje pociąga za sobą stan klęski żywiołowej? Ano takie, że z jednej strony rząd by musiał przyjąć na siebie obowiązek wynagradzania obywatelom rozmaitych niedogodności, które by z tego, z proklamacji tego stanu wynikały. A po drugie, że wszystkie posady kadencyjne ulegają przedłużeniu, automatycznemu przedłużeniu na okres, jeśli dobrze pamiętam, do 90 dni po ustaniu, po odwołaniu stanu tego nadzwyczajnego. No i tu mamy jeszcze jedną okoliczność, dla której z kolei obóz dobrej zmiany opiera się rękami i nogami przed wprowadzeniem tego stanu klęski żywiołowej, dlatego że no, wszystkie kadencyjne posady ulegają automatycznemu przedłużeniu, chociaż konstytucja expressis verbis o tym nie wspomina, ale bardzo możliwe, że przedłużeniu uległaby również kadencja pani Małgorzaty Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No, a jeśli by taka kadencja została przedłużona, no to wtedy jest ryzyko i to graniczące z pewnością, że niezawisły Sąd Najwyższy, a być może nawet najniezawiślejsza jego część, by uznała, że wybory prezydenckie, zwłaszcza gdyby pan prezydent Andrzej Duda je wygrał, że są nieważne. Zwrócił na to uwagę pan Wojciech Hamerliński, który do niedawna jeszcze był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, że zmiana kodeksu wyborczego w czasie krótszym niż 6 miesięcy przed terminem wyborów może być przyczyną stwierdzenia ich nieważności. No i to się na takie zagadkowe przyczyny się na to składają, ale dlaczego PiS się tak twardo trzyma, to ja do końca tego nie wiem, bo oni mi się nie zwierzają. I pan Kamil Zieliński pyta, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ograniczyło dopuszczalną liczbę uczestników mszy świętej rozporządzeniem ministra zdrowia?
podczas gdy konstytucja stwierdza, że wolność udostępniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy. No, rzeczywiście konstytucja tak stwierdza, a w dodatku podniósł tę kwestię, no, ostatnia osoba, po której bym się tego spodziewał, mianowicie pan Adam Bodnar, piastujący operatkową posadę Rzecznika Praw Obywatelskich. No, podniósł tę kwestię, rzeczywiście tak jest. No ale to są konsekwencje tego, że rząd broni się rękami i nogami, o czym już mówiłem, przed wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej, chociaż właściwie restrykcje, jakie już są wprowadzone rozporządzeniami rządu, czy zarządzeniami nawet pana ministra Szumowskiego, to nie wiem, czy tam coś można by było do nich jeszcze dodać, skoro już nie wolno chodzić na ryby, nie wolno chodzić do parku i tak dalej, i tak dalej. No to no już nie wiem, chyba na wszystkich areszt domowy nałożyć, no ale to by doprowadziło do jeszcze większej katastrofy, bo na razie choruje około 3000 obywateli, a wtedy no, myślę, że co najmniej połowa obywateli, dopóki by się nie zbuntowali, to by umarła z całkiem innych przyczyn, na przykład z powodu niedożywienia. Więc rzeczywiście tak jest. Cóż mogę na ten temat powiedzieć? No mogę tylko zacytować tutaj Franciszka Maria Aureta, zwanego Wolterem, który pisze, że kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku. No, ciekawa jest tu reakcja hierarchii kościelnej, że przyjęła, że tak powiem, te wszystkie ograniczenia bez szemrania, chociaż pierwotnie do 50 jeszcze osób mogło tam uczestniczyć w nabożeństwach, teraz nie więcej niż piątka. No i zdarzyły się wypadki, że policja tam wchodziła do kościoła, żeby sprawdzić, czy aby nie za dużo tych uczestników nabożeństwa jest. No, krótko mówiąc, dzieją się rzeczy, które się nie śniły filozofom, bo cóż, Rzymianie starożytni, którzy na taką okoliczność, właściwie na każdą okoliczność, takie pełne mądrości sentencje komponowali, to też i na taką okoliczność skomponowali pełną mądrości sentencję. Primum vivere, deinde philosophari, to znaczy najpierw żyjmy, a potem sobie pofilozofujemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Na tym kończymy ten cykl pytań i odpowiedzi. No i do zobaczenia następnym razem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie tej naszej obecnej ścisłej współpracy z Węgrami oraz ze Słowacją i z Czechami. Czy taki układ po pierwsze jest trwały? Czy to nas rzeczywiście wzmacnia w jakichkolwiek negocjacjach? Wydaje się, że tak. A po trzecie, czy co do tej trwałości, czy antagonizm związany z mniejszością węgierską na Słowacji, to nie powoduje, że łatwo go jednak rozsadzić? Dziękuję. To prawda, takie ryzyko jest, ale proszę zwrócić uwagę, że to współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to jest, mogłoby to się objawić w postaci heksagonale uzupełnionego i poprawionego. O tym w 2001 roku pisał nawet Jan Nowak-Iżrański w maju 2001 roku w Rzeczypospolitej w takim artykule, czy NATO jest zagrożone. On tam powtarzał amerykańskie zastrzeżenia wobec pomysłów tworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO i gdyby tylko to było, to ten artykuł by nie zasługiwał na uwagę. Ale tam się znajdowało jeszcze jedno zdanie, że w tej sytuacji powinna się pojawić grupa państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi na czele, które by oświadczyły, że obecna formuła Unii Europejskiej jest propozycją nie do przyjęcia. To było nic innego jak sugestia heksagonale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi na czele, bo wadą poprzedniego heksagonale, tego pierwszego, że
ono nie miało silnego lidera i Niemcy bez trudu to rozgoniły całe towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi na czele, jako protektorem, to by tak łatwo nie poszło. Być może Niemcy nawet by nie próbowały. I warto by wysądować. No, myślę, że prezydent Obama już żadnych tam decyzji nie będzie podejmował teraz, ale warto by wysądować taką rzecz. Ja gdybym mógł, to bym to zrobił. Na przykład u kandydatów obydwu, pani Hillary Clintonowej i Donalda Trumpa, co oni sądzą na temat utworzenia tego projektu Międzymorza, to znaczy Republik Bałtyckich, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji i tak dalej. Otóż to jest około 80, bez Włoch, to jest około 80 milionów ludzi, więc nie stanowi dla nikogo żadnego zagrożenia, bo same Niemcy mają 80 milionów ludzi. Ale może, że tak powiem, jako protektorat amerykański odpowiednio, że wzmocniony, może stanowić dobrą taką zaporę przed różnymi niespodziankami ze strony Rosji, a jednocześnie może stanowić pewną przeciwwagę dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Warto spróbować. Warto spróbować. Jak się nie uda, no to gorzej nie będzie. To tak jak taki restaurator w Krakowie, jakiś Turulski, trzymał taką restaurację czynną 24 godziny na dobę. No, ponieważ była czynna 24 godziny na dobę, to nigdy tam nikt nie sprzątał. No i strasznie brudno tam było i kiedyś tam zwrócili mu uwagę, panie Turowski, no może by pan sprzątnął tam od czasu do czasu, może by pan sprzątnął, a ten pokazał swojemu rozmówcy tłum ludzi, mówi, pełniej nie będzie.